Cześć kochani Tusielska, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam kilka, moim zdaniem bardzo interesujących i o wiele tańszych zamienników wysokopółkowych produktów. Zapraszam. Część produktów, o których dzisiaj powiem i które Wam pokażę, nie będą dla nikogo zaskoczeniem, ponieważ wspomniałam o ich formie zastępczej, o tym, że są po prostu bardzo podobne do ich droższych kolegów. Wspomniałam w innych filmikach, ale raz na jakiś czas lubię zrobić taki zbiorczy filmik, bo czasami tego właśnie szukacie. Zamienników, konkretnych produktów. Macie listę w opisie poniżej, linki do tych produktów. Nawet udało mi się, nie wszystkie, ale część produktów na siebie nałożyć. Po jednej stronie mam te tańsze opcje, po drugiej stronie mam te droższe opcje. Nie wszystkie, to jak powiedziałam, udało mi się nałożyć. I jednej nie nagrałam, jeśli chodzi o aplikację, bo zapomniałam wcisnąć przycisk do nagrywania, ale do tego dojdziemy. I nie ma co przeciągać, zaczynam od bazy. Tego dzisiaj nie nałożyłam na siebie, ponieważ już tego typu bazy raczej nie potrzebuję, coraz rzadziej po nią sięgam, ale może jest tam ktoś po drugiej stronie kamery, po drugiej stronie ekranu, kto właśnie tego potrzebuje. Ja swego czasu uwielbiałam, zresztą widać to po zużyciu tego produktu, bazę od CoverFX, to jest ich Gripping Primer. To jest baza, którą przywiozłam ze Stanów. Mam jeszcze zapas, jedno dodatkowe opakowanie i ona, zgodnie z jej nazwą, pięknie przytrzymuje podkład na miejscu. Pewnie nie jestem jedyną osobą, która ma w swojej kolekcji podkłady, które pięknie wyglądają, ale które nie są zbyt trwałe, które po prostu zjeżdżają z twarzy. I ten primer od CoverFX pięknie te wszystkie kiepsko leżące na mojej twarzy, kiepsko utrzymujące się produkty, pięknie je na mojej twarzy utrzymywał. No umówmy się, zwłaszcza w strefie T, gdzie moja cera się po prostu przetłuszcza. To jest klej. Ona jest taka kleista nawet w dotyku, taka bardzo podobna do kleju biurowego. Pamiętacie, te takie w tubach, bardzo często wysychały przy wylocie i było metalowe opakowanie i tutaj gdzieś się łamało, to wychodziło bokiem. Ten rodzaj konsystencji, pamiętajcie, przy wszelkiego rodzaju bazach im mniej, tym więcej. Mniej znaczy więcej. Niezbyt dużo tej bazy nakładamy. Troszeczkę w te rejony narażone właśnie na słabsze przytrzymywanie produktu. Na nią produkty raczej wklepujemy gąbką na przykład, a nie wcieramy na przykład dłonią czy pędzlem z racji tej jej kleistości. Ona po prostu łapie pigment, łapie produkt i koniec. I to się nie rusza. I tak jak powiedziałam, już raczej po nią nie sięgam. Nie wiem, kiedy ostatni raz żeście ją widzieli w mojej kosmetyczce miesiąca, jeśli w ogóle żeście ją widzieli w kosmetyczce miesiąca. No bo i moja strefa T już się troszeczkę uspokoiła i te produkty, po które sięgam, już są lepszej trwałości, ale był okres, że po prostu ratowała mój makijaż. Zresztą, tak jak powiedziałam, widać, że ją lubiłam. Ja ją sprowadzałam ze Stanów, przywoziłam ze Stanów, no bo ona u nas swojego czasu była dostępna na Looktop.pl, chyba tu i ówdzie się na Allegro pojawiło. Nie można jej było normalnie kupić w internecie i sprowadzić do Polski, ani też nie była dostępna w naszych drogeriach internetowych, ale jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, słuchajcie, na Zalando znalazłam produkt marki L'Oreal. I to jest Super Grip Primer. I on jest dedykowany cerom mieszanym i tłustym. On tutaj jeszcze ma matowić cerę, ale akurat tego nie zauważyłam. U mnie kompletnie nie dawał matu. Jest troszeczkę inny kolor, bardziej taki różowo-lawendowy. Nie będzie tego widać, bo to jest zbyt pastelowy odcień, żeby się wybijał na kamerze w tym jasnym świetle. On jest identyczny. Tak samo kleisty, tak samo działa na te problematyczne podkłady. Wymaga takiego samego sposobu aplikacji produktów, które mają na nim leżeć, to znaczy, tak jak powiedziałam, wklepujemy, a nie ciągniemy, smarujemy, no bo to jest klej. On łapie, przytrzymuje, nie puści. I jak tylko go znalazłam, przetestowałam oczywiście jeden koło drugiego, robią dokładnie to samo, przedłużają w ten sam sposób trwałość tych kiepsko trwałych na mojej cerze produktów. Więc jeśli potrzebujecie takiego kleju, który przytrzyma, no to polecam. I przechodzimy do podkładów właściwie, które mam dzisiaj na sobie na twarzy. Po jednej stronie jest opcja tańsza, po drugiej ta droższa. I to jest kosmetyk, mówię o tej droższej opcji, właściwie o obu. Ja już wspominałam, że te dwa kosmetyki dają mi ten sam
efekt na twarzy, kiedy recenzowałam tą droższą opcję. Tą droższą opcją jest, moi drodzy, NARS Radiant Natural, przepraszam, Radiant Longwear Foundation. Ja mam go w odcieniu Mont Blanc, to jest L2 i ja mam go nałożonego po lewej stronie. Tak mi się wydaje, tak, po lewej stronie. Średnie krycie, naturalne wykończenie, on jest rozświetlającym podkładem, ale mamy już teraz na rynku tyle rozświetlających podkładów dostępnych, że trzeba zacząć troszeczkę też stopniować to rozświetlenie. To znaczy, to jest podkład rozświetlający, ale on jest delikatnie rozświetlający. Bo jeszcze dzisiaj wspomnę o jednej opcji, która jest intensywnie rozświetlająca. Jest różnica między tymi podkładami. Tu jest takie, jak widać, naturalne rozświetlenie, bardzo miękkie, takie satynowe bym powiedziała. I podkład, który daje mi dokładnie to samo. Ma ten sam poziom krycia, jest tak samo lekki. Obie formuły są bardzo wodniste, bardzo lekkie, niewyczuwalne na twarzy, bardzo długotrwałe. Ja przy tych podkładach nie potrzebuję tych baz przytrzymujących podkład na twarzy. One pięknie na mojej strefie T, tam gdzie się przytłuszczam, leżą, nic się nie zbiera, nic się nie ciastkuje. Wyglądam świeżo cały dzień. I tą tańszą opcją, moi drodzy, jest mój ulubieniec. To jest Wet n Wild Dewy Foundation. Trzymam dwa odcienie, bo tak jak po lewej stronie mam Mont Blanc i nic nie musiałam sobie tutaj, wiecie, mieszać, tak przy tym podkładzie muszę mieszać dwa odcienie i mam Nude Ivory i Soft Beige. I oczywiście w zależności od tego, jak bardzo jestem opalona, to wtedy zmieniam swoje proporcje, ale mam u siebie ciągle te dwa odcienie, bo z odcieniami tutaj w tym konkretnym przypadku przyznaję, że jest o wiele gorzej niż w tej droższej opcji, tak jak w ofercie od NARS. Ja teraz zerkam kątem oka i widzę, że na stronie Sephory, gdzie kosmetyki NARS są dostępne, trzeba za niego zapłacić, moi drodzy, 225 zł. I tak, tych odcieni jest więcej, jest ich 27, ale to nie jest coś, czego nie można sobie, wiecie, ograć mikserami, po prostu do podkładów. Patrzę jeszcze na pojemność. Tutaj NARS standardowo 30 ml i jeśli chodzi o podkład od Wet n Wild, 28. Niewiele mniej, ale no wiecie, różnica w cenie jest diametralna. Za podkład od Wet n Wild trzeba dać mniej więcej 30 zł. Tego podkładu spróbowałam chyba gdzieś na początku grudnia, przełom listopada i grudnia zeszłego roku i on mi się bardzo spodobał, ale bardzo szybko właśnie się zorientowałam, że spodobał mi się bardzo, bo daje mi dokładnie to samo. Problem może pojawić się z dostępnością, bo ten podkład jest tak dobry, mówię o podkładzie od Wet n Wild, że on jest notorycznie wszędzie wyprzedany. Pojawia się zatowarowanie, znika od razu, ale warto na niego polować. Bo jeśli oczekujecie takiego wykończenia i może zastanawialiście się, czy by nie sięgnąć po ten podkład, to moim zdaniem nie warto. No bo w drogerii jest coś, co wygląda na mojej twarzy dokładnie tak samo i powinnam, zanim zaczęłam mówić o tych dwóch podkładach, zaznaczyć jedną bardzo istotną rzecz. One są zamiennikami u mnie. Ja mam konkretny typ cery, mieszana, przytłuszczam się w strefie T. Po bokach twarzy ta moja cera jest normalna i bardzo często jest tak, że dany produkt, nawet u osób o tym samym typie cery, może wyglądać i nosić się różnie. To są bardzo indywidualne sprawy. Ja tutaj dzielę się z Wami moimi doświadczeniami, ale nie dam Wam gwarancji oczywiście, że te podkłady będą tak samo wyglądać u Was. I czy Wam się w ogóle spodobają i sprawdzą? To jest zupełnie inna para kaloszy. No u mnie wyglądają pięknie, ale no jakbym miała wybierać dwa, to zdecydowanie Wet n Wild. Korektor, moi drodzy, mam Wam do pokazania dwie rzeczy, które dają mi na mojej okolicy pod okiem taki sam efekt. No może jedna jest troszeczkę bardziej rozświetlająca, ale nałożyłam na twarz tylko dzisiaj jeden produkt, ponieważ różnią się od siebie diametralnie odcieniami. Podkład mogę sobie, wiecie, tam kombinować z mikserem, a już z korektorem. Bez przesady. I korektorem, którego zamiennik dzisiaj Wam pokażę, jest korektor od Milk Makeup Flex Concealer. Opakowanie, jak widać, jest już nadgryzione zębem czasu. Ono się wydaje pełne, ale to wiecie, to jest miękka tuba, jest kopytko i tutaj już niewiele tego produktu zostało. I to jest bardzo wyjątkowa formuła, ponieważ to jest formuła, którą ja nakładam na siebie, zwłaszcza latem,
w dni bardzo często, kiedy w ogóle nie nakładam na siebie makijażu. Po prostu potrzebuję troszeczkę ożywić moją skórę pod oczami, przykryć zaczerwienienia, które mam z zewnętrznej strony oka i zacienienia, które są oczywiście w wewnętrznej stronie. I on nie potrzebuje pudru. On się pięknie nosi bez pudru cały dzień, nic się nie zbiera, nic się nie przemieszcza, pod warunkiem, że tego produktu nie jest za dużo. Jak nałożę go zbyt wiele, żeby podbudować sobie krycie, to on bardzo nieładnie wygląda przypudrowany. Tragedia jest. I podobnie jest z produktem od NYX u mnie. Ta nowość od nich z kolekcji Bear With Me to jest ich Concealer Serum. Ja mam go w odcieniu Light. Flex Concealer od Milk mam w odcieniu... O kurczę, to już się starło. Buff. I on jest ciemniejszy, lekko żółtawy. Tu jest bardziej neutralnie i jest jasno. I chociaż nałożyłam dzisiaj na siebie tylko ten produkt, to i tak nagrałam aplikację, ponieważ... Tutaj aplikacja przy tych obu produktach jest kluczowa, moim zdaniem. Kiedy nakładam je pędzlem lub gąbeczką, one nie wyglądają tak ładnie, nie scalają się tak fajnie ze skórą, a to jest bardzo istotne. One potrzebują porządnie się z tą skórą zjednoczyć, można tak powiedzieć, i one wtedy bardzo ładnie będą leżeć przez cały dzień. Ja oczywiście próbowałam tych dwóch kosmetyków obok siebie, żeby sprawdzić, czy aby na pewno dają taki sam efekt. Tak jak powiedziałam, jeden jest delikatnie bardziej rozświetlający i mowa tutaj o korektorze od NYX, ale to jest bardzo subtelna różnica. Oba korektory bardzo lubię, ten od Milk już mi się kończy i miałam sięgnąć po kolejną tubę, to jak powiedziałam, nie ma już takiej potrzeby, bo jest korektor od NYX u mnie w kolekcji. Ja mam jeszcze jeden korektor, który też nie wymaga przy niewielkiej ilości produktu przypudrowywania i ładnie leży pod okiem. Jest to korektor od Eveline, ten w tubie. Magical Perfection Concealer, on chyba się nazywa, z tym, że on ma o wiele mniejsze krycie jeszcze niż te cacuszka tutaj. Tak jak powiedziałam, na dni, kiedy nie robię makijażu, albo kiedy ten makijaż jest taki na co dzień właśnie, taki delikatny, naturalny, piękne korektory, oba o bardzo wyjątkowej formule, bo jednak rzadko się zdarza. Musicie przyznać, że jest korektor, który nie wymaga przypudrowywania. Tutaj tak jest, zwłaszcza, że ta moja cera już nie jest najmłodsza. Serdecznie Wam polecam. Pudry, które kocham miłością prawdziwą. Oba. Niezależnie. I nie wiem, jak to się stało, że wcześniej nie skojarzyłam, że kocham je z tego samego powodu. Pięknie utrwalają mój makijaż. Pięknie matują. Nie wysuszają. Są niewidoczne. Leciutkie. Niezwykle drobno zmielone. I jeszcze z tego dają blur. Wygładzają. Moi drodzy, i tą droższą opcją, tą, którą wyjęłam sobie w kosmetyczce Marca, moi drodzy, i którą przypudrowałam się po lewej stronie, w strefie T tylko, tam tylko pudry kładę, jest puder od Milk Makeup znowu, to jest ich Blur and Set Matte Loose Setting Powder. W Sephorze, z tego co kojarzę, są dostępne 3 odcienie i mam tą opcję przeźroczystą. Tutaj macie taką gąbeczkę, zresztą zobaczycie, że ja właśnie tą gąbeczką aplikuję ten puder, ona nie jest zła, może to przydałoby się ją umyć, no ale cóż, tutaj jest siateczka. Przyznaję, że jeśli chodzi o opakowanie, to ta droższa opcja, ten puder od Milk Makeup, no jest fajniejszy. Natomiast on kosztuje, moi drodzy, w Sephorze, już szybciutko zerkam, no w Sephorze kosztuje 135 zł. Tutaj jest go 25 gramów. Ja go uwielbiam za te wszystkie rzeczy, które przed chwilą powiedziałam, że robi. Dokładnie to samo na mojej twarzy daje mi puder od Glam Shop. To jest po prostu HD, moi drodzy, puder HD Loose Powder. Jeśli chodzi o pojemność, to jest go mniej, bo jest go 12 gramów, no ale za ten puder trzeba dać niecałe 40 zł. Teraz widzę jeszcze, że jest w promocji, która potrwa 2 dni jeszcze. Ja to nagrywam we wtorek, czyli jeszcze w momencie, kiedy to oglądacie, to się łapiecie na promocję. On kosztuje 31 zł 20 groszy. Nawet jak kupicie sobie dwa te pudry, żeby, wiecie, wagowo wyrównać sobie różnicę, to i tak bardziej się ten puder od Glam Shop opłaca. Opakowanie jest beznadziejne. Tutaj jest jakiś puszek, okruszek, który do niczego się nie nadaje. To opakowanie często się czasem zakręca. Przyznaję, że czasem, często dosyć mi to przeszkadza. To opakowanie jest lepsze, ale sam produkt w środku daje dokładnie to samo. To nie jest ta sama formuła, na pewno. Tutaj jest krzemionka. Tutaj, słuchajcie, są jakieś składniki aktywne, na pewno. Tak, puder
Z awokado i kwas hialuronowy, tu takich cudów nie ma, ale oba dają mi to samo. Kolejny duecik pudrów i tutaj ta różnica w cenie jest jeszcze większa. Moi drodzy, nie mam już ich dzisiaj na sobie, no bo nie pudruję boków twarzy, w centrum położyłam pudry matujące, bo kamera, bo światła, ale na co dzień bardzo chętnie noszę, moi drodzy, puder sypki od Hourglass. Tutaj już jest na bogato, moi drodzy. Jeśli chodzi o wagę, to jest 10,5 grama. Cóż mi się tutaj włączyło? Bez sensu. Jeśli chodzi o cenę, 225 zł. No, opakowanie jest piękne, to trzeba przyznać, plastikowe. Tu macie takie, no, siteczko, można powiedzieć, sztywne. Pięknie tutaj pędzel wchodzi oczywiście. I to jest puder, który pięknie utrwala makijaż, natomiast on już daje naturalne wykończenie. On oczywiście zaraz na samym początku po aplikacji pozostawia skórę zmatowioną, ale ten mat znika w ekspresowym tempie i jest ta skóra taka naturalna, wygładzona, miękka. Pięknie to wygląda. Piękny puder. Z tym, że drogi puder, a ja mam coś u siebie, co mi daje dokładnie taki sam efekt i jeszcze preferuje formę, w jakiej występuje. To jest duży puder i on jest sypki. I oczywiście raz na jakiś czas robi się bałagan. Natomiast tutaj, jeśli mowa o Peach Powder od Belle, jest opcja prasowana. Zajmuje mało miejsca w kosmetyczce. Można sobie to wrzucić do torebuni, prawda? I wyjąć gdzieś tam w środku dnia i się poprawić. Tak, ja wiem, zaraz powiecie, no ale Iza, gramowo, dokładnie to samo. Tu jest pół grama mniej. Tu jest 10 gramów, tu jest 10,5. Takie samo wykończenie. Do tego macie piękny, brzoskwiniowy zapach. To dla kogoś może być minus, więc uczulam, mi to nie przeszkadza. Tu jest odcień, ten puder jest transparentny, przezroczysty. Natomiast ja kompletnie nie zauważyłam, żeby on w jakikolwiek sposób dodawał krycia na przykład u mnie na twarzy, albo żeby ten odcień się wybijał. Nie, uwielbiam ten puder. I później się zorientowałam, dlaczego. No bo właśnie daje mi to samo, co ten puder od Hourglass. A to, że jest prasowany i taki malusi, szarpnę się na odważne stwierdzenie, że to jest lepsza opcja. I cenowo, słuchajcie, no nawet nie wiem, ile ten puder kosztuje, no ale nie jest to Hourglass. Znowu promocja, jeszcze 2 dni, czyli łapiecie się w środę, kiedy to widzicie. Peach Powder kosztuje 10,84, a w regularnej cenie 15,49. Nie ma o czym dyskutować. Oczywiście, że tak jak z podkładami, te pudry mogą u Was zupełnie inaczej wyglądać niż u mnie. Natomiast u mnie one robią dokładnie to samo. Mam dla Was róże, moi drodzy, które wyglądają na mojej twarzy dokładnie tak samo. Noszą się w ten sam sposób, aplikują się tak samo dobrze, jak tam chcecie. Podejrzewam, że nawet dużym palcem lewej stopy, jak ktoś by chciał, to też by dał radę. Bardzo łatwe we współpracy produkty. W odcieniach, których się zakochałam, ale podobnie jak z tymi pudrami, nie skojarzyłam tak szybko, że to są zamienniki. I to są produkty, które nie chcą wystąpić w dzisiejszym filmiku, bo tak jak nie nagrała się aplikacja, tak kamera podczas kiedy mówiłam o nich się wyłączyła i muszę to dograć. Znaczy nie muszę, ale bardzo chcę, bo uważam, że warto zwrócić na nie Waszą uwagę. Zarówno na tą droższą opcję, jak i tańszą opcję. Droższą opcją to jest, moi drodzy, uwielbiany przeze mnie róż od Rare Beauty, to jest odcień, zwłaszcza odcień, bo mam dwa, Bliss. W tej formule, znaczy nie w tej formule, w tej kolekcji płynnych róży od Selena Gomez są dwa wykończenia. Niektóre odcienie dają mat, niektóre odcienie są rozświetlające, bez drobin. Takie mokre wykończenie mają. Ten Bliss jest różem o matowym wykończeniu, tylko bardzo często to pojawia się przy kremowych produktach. On nigdy nie wygląda sucho i nigdy nie wygląda tak płasko matowo, bo jednak to jest płyn i on ładnie wsiąka w podkład czy cokolwiek tam poniżej macie. I co prawda się nie błyszczy, ale ta skóra wygląda tak bardzo naturalnie, jak zarumieniona skóra. I jakbym Wam miała polecić jeden odcień wśród tych róży Rare Beauty, to ten Bliss jest przepiękny. Zaraz Wam go zesłoczuję. Tylko powiem Wam jeszcze, co wygląda u mnie identycznie. Miesiąc temu kupiłam sobie róż od Shiglam, moi drodzy. To jest ten ich Color Bloom Liquid Blush w odcieniu
Hash, hash. Jak tylko zaczęłam go używać, no to się w nim zakochałam. Mówię, Boże, ta formuła jest taka łatwa. Tak się pięknie to wszystko blenduje. Ten odcień jest boski. I nie skojarzyłam, że to jest zamiennik różu od Rare Beauty, ale teraz w kosmetyczce Marca wyciągnęłam sobie to cacuszko i co? I nałożyłam, mówię, kurde, to jest to samo, bo to jest to samo. Moi drodzy, tak jak powiedziałam, tak samo się to nakłada, tak samo długo się to nosi, tak samo to zastyga i daje taki sam efekt. Teraz, aha, Shiglam, już sama nie wiem, i Liquid, no oczywiście, że Liquid, Rare Beauty, Shiglam. Może tak powinnam zrobić. O. One oczywiście teraz się błyszczą, bo są mokre, ale jak zastygną, będą matowe i dosyć ciężko się je będzie czyściło, więc już szybciutko wytrę sobie dłoń, bo biała sukienka. Wiemy wszyscy, jak się kończy ta historia. Nie warto, moi drodzy, przepłacać. Oczywiście to nie są takie same formuły, jak to często przy zamiennikach bywa. Tutaj jest lekko tłustawo pod dłonią, co oczywiście nie wpływa w żaden sposób na, nie wiem, na działanie negatywne tego kosmetyku, na kosmetyki, które leżą poniżej. Absolutnie nie rozpuszcza niczego. Ten też nie. Pięknie leży, nie narusza, nawet podczas aplikacji. Ale jak aplikuje się ten róż palcem, to czuć taką lekką tłustawość pod tym palcem właśnie. Tutaj jest bardziej sucho. To jest po prostu płyn z pigmentem. Oba są w miarę mocno napigmentowane, te produkty. Bardziej napigmentowany jest jednak Rare Beauty, tutaj trzeba uważać, ale oba można, wiecie, kropnąć sobie na policzki i palcem, gąbką, pędzlem, dużym palcem lewej stopy, tak jak powiedziałam, rozblendować i wszystko pięknie się rozłoży. Nic się tutaj nie plami. Róż od Rare Beauty kosztuje coś około 109 zł, tutaj niecałe 30. Więc jeśli to na odcieniu Wam zależy, to znowu nie ma co przepłacać. Konturówki mam dwie, moi drodzy, i ten zamiennik... To nie jest tak, że ja sama na niego wpadłam, jedna z Was mi poleciła wypróbować tą tańszą opcję i strzał w dziesiątkę. Ja, kurczę, nie będę Wam tutaj teraz soczować na dłoni tych rzeczy, zobaczycie aplikację na ustach, z tym, że ja zwykle nakładam konturówki, wiecie, obrysowuję sobie usta i tak troszeczkę rozcieram tą linię do wewnątrz ust, natomiast dzisiaj nałożyłam, pokryłam konturówką całe usta, z tym, że przykryłam je pomadką, obie konturówki, bo jednak te kredki obie wysychają do matu. Ja lubię, żeby na ustach było komfortowo, więc przykryłam je moją ulubioną pomadką z Sephora Collection. To jest odcień Let Me Dream. To jest ta seria Sephora Rouge Collection. Słuchajcie, nie będę ich tutaj swatchować z racji tego, że opakowanie tańszej opcji rozwaliłam, ale nie poddaję się, da się tą kredką jeszcze działać. Tańsza opcja to jest przesławna, moja ulubiona, zresztą widać po tym ogryzku, który został, konturówka od Charlotte Tilbury. One się nazywają chyba Lip Cheat. Opcja kolorystyczna oczywiście Pillow Talk. Przewygodna, przekremowa przy aplikacji, bardzo mocno napigmentowana i siedząca w miejscu cały dzień, co ja bardzo doceniam. No i ten odcień piękny jest, piękny. Konturówka Charlotte Tilbury, nawet nie wiem ile teraz kosztuje, nie tutaj na stronę sobie nie weszłam, żeby sprawdzić. Ale to jest kosmetyk Charlotte Tilbury, ok? On nie jest tani. No i niestety w Sephorze, jeśli są jakieś promocje, to Charlotte Tilbury nigdy na nie się nie łapie. Ale słuchajcie, Essence ma bardzo podobny odcień. Bardzo. Przyznaję, że jak się zesłoczuje te kredki jedna obok drugiej, to ta opcja Essence troszeczkę bardziej brzoskwiniowo wygląda, ale na ustach już tego nie widać. Większej ilości, to chciałam powiedzieć. To jest Stay 8 Hour Lip Liner i to jest opcja kolorystyczna, moi drodzy, 03 Unforgettable. One wyglądają u mnie identycznie, one tak samo długo się noszą. To jest kredka wodoodporna. Czy ona jest taka znowu wodoodporna, jak będziecie szorować mokrym palcem, to ona w końcu zejdzie. Natomiast wiecie, no przy piciu napojów czy jedzeniu ona nie znika, ona pięknie siedzi, wysycha do matu, bardzo mocno napigmentowana, z tym, że może z racji tego, że to jest jednak kredka wykręcana, to ona jest bardziej żelowa, jakoś tak troszeczkę inaczej sunie po ustach. Tutaj macie po prostu standardowy ołówek. Ale już to, jak wyglądają, jak się noszą, to samo. To samo. No ja, tak jak powiedziałam, przykryłam je dzisiaj tą pomadką, która swoją drogą jest zamiennikiem pomadki Charlotte Tilbury Pillow Talk, moim zdaniem. Z tym, że ja wolę tą.
Jest o wiele fajniejsza, bo jest kremowa, jest wygodniejsza. Ja nie lubię tej formuły. Znaczy nie przepadam za tą matową formułą Charlotte Tilbury. To więc taki macie jeszcze zamienniczek dodatkowy. I jeszcze na koniec chcę Wam pokazać. Tutaj już nie chodzi o tańszy zamiennik, moi drodzy. Bo przy konturówkach, przy tych wszystkich innych kosmetykach, o których dzisiaj mówiłam, to jednak ceny były diametralnie różne. Natomiast tu bardziej chodzi o alternatywne produkty, które czasem można dostać taniej. Tą droższą opcją jest przepopularny teraz podkład od Charlotte Tilbury. To jest Charlotte's Beautiful Skin. Ja tutaj nie zauważyłam, że to jest na górze Charlotte's. To jest piękna skóra Charlotty, moi drodzy. Ja mam tutaj ten podkład w odcieniu 3 Neutral i on jest fantastyczny. On ma bardzo mocne średnie krycie, piękne, intensywne rozświetlenie, pięknie leży na mojej twarzy. Jest tutaj doza składników aktywnych, to jest podkład nawilżający. I tak jak powiedziałam, problem z kosmetykami Charlotte Tilbury polega u nas na tym, u nas, czyli w naszej polskiej Sephorze, gdzie te kosmetyki są dostępne, że na nie nigdy nie wchodzi promocja. Oczywiście można kupować bezpośrednio ze strony Charlotte. Te kosmetyki wtedy idą z Wielkiej Brytanii albo z Holandii, idą bardzo szybko, tam częściej oczywiście są promocje, ale no jakbyście jednak woleli kupować u nas lokalnie, no to trzeba się godzić na wysokie ceny. Ten podkład w naszej Sephorze, gdzie kosmetyki Charlotte są dostępne, kosztuje 195 zł. Nie jest to mało. Natomiast są u nas na rynku dwa produkty, które dadzą Wam bardzo podobny wygląd. Pierwszym z nich jest podkład od Estée Lauder. Bardzo podobna, jak nie ta sama, słuchajcie, tuba, tak? Miękka tuba, pompeczka. Estée Lauder to jest Futurist Hydra Rescue. To jest nawilżający podkład. Tutaj jest dodatkowy SPF, u Charlotte SPF nie ma, u Estée Lauder jest SPF, moi drodzy, 45. To jest kosmetyk mocniej kryjący, jeśli nałoży się te same ilości produktu niż Charlotte Tilbury. Tutaj już drugi kosmetyk przyspoilerowałam, bo mam jeszcze jeden. Z tym, że ten kosmetyk można sobie budować do bardzo mocnego krycia, a tego można po prostu nałożyć mniej. Ten sam intensywny poziom rozświetlenia do zanawilżenia pięknie leżą cały dzień. Tu jeszcze zaznaczę, że ten podkład testowałam w ekstremalnie ciepłych warunkach. Nosiłam go latem i on pięknie leżał. Tu jeszcze nie mam tej pewności, jeśli chodzi o kosmetyk od Charlotte Tilbury. On jeszcze czeka na testy latem. No na chwilę obecną te dwa produkty noszą się pięknie. Tak. Jeśli byście chcieli kupić podkład od Estée w naszej Sephorze, no to on jest droższy, bo on kosztuje chyba 215 zł. Z tym, że no, jak są jakieś promocje seforowe, no to kosmetyki Estée Lauder łapią się na te promocje, więc można ten kosmetyk dostać za mniejsze pieniążki niż ten podkład od Charlotte Tilbury. Można go też, słuchajcie, kupić w Douglasie, gdzie on kosztuje niecałe 199 zł. I znowu bardzo często pojawia się, znaczy łapie się na wszelkiego rodzaju Douglasowe promocje, więc no nie jest to bardzo dużo tańszy zamiennik, ale jednak można troszeczkę zaoszczędzić. I mam jeszcze jedną rzecz, którą już tak mignęłam troszeczkę przed Wami, to jest krem CC z kolei od It Cosmetics, ta oryginalna formuła, to jest ten CC Plus z SPF 50 już, tu też jest troszeczkę składników aktywnych, no to jest krem CC. Tu jest więcej, podejrzewam, pielęgnacji niż w tych podkładach, o których przed chwilą powiedziałam. Jest mocne krycie. Tego produktu można po prostu nałożyć mniej albo znowu dobudować sobie Charlotte Tilbury, jeśli tego chcecie. On pięknie znowu leży latem, przetestowany gęsto i często, tak jak podkład od Estée Lauder. I to jest najtańsza opcja z tych trzech, o których dzisiaj mówię, bo on kosztuje niecałe 169 zł, no ale znowu łapie się na promocje Douglasowe, bo w Douglasie produkty It Cosmetics można dostać. Dlatego to nie jest, słuchajcie, takie, to nie są takie tańsze zamienniki. Są to alternatywy, tak jak powiedziałam, alternatywne produkty, które dadzą Wam to samo wykończenie. I można upolować, jak się człowiek postara i troszeczkę poczeka na promocję, za mniejsze pieniążki. Więc należało o nich wspomnieć. Moi kochani, jeśli chodzi o zamienniki, to ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do siebie zapraszam w niedzielę i będzie kolejny filmik z serii, która już dawno nie pokazywała się. Znaczy filmiki z tej serii nie pokazywały się u mnie na kanale. Krótko i na temat. Pokażę Wam kilka produktów. Powiem, czy działają, czy nie. Szybko,
treściwie, mam nadzieję. O tym będzie w niedzielę. Do zobaczenia. Na razie, pa.